Czołem wszystkim, z tej strony Koszek, a wy jesteście na kanale Shisha Project. Zanim przejdziemy sobie do tematu dzisiejszego odcinka, powiem wam taką ciekawostkę. Pierwsza rzecz, jak zauważyliście bądź nie zauważyliście, pod odcinkiem, w którym mówiłem wam o topowych markach tytoni do fajki wodnej, wypadł nam Starbucks. To jest moja opinia plus jeszcze trzech innych osób tak naprawdę, gdzie Starbucks po prostu się popsuł i nie ma, i po prostu wypadł mi z mojego tego rankingu topowych marek. Za to dzisiaj mam dla was taką naprawdę niezłą bombę, ponieważ ze Stanów Zjednoczonych, prawie bym zapomniał i już też dodałem taki odpowiedni dopisek, dochodzi nam Ugly Hookah. Ugly Hookah to jest naprawdę bardzo, bardzo dobry brand ze Stanów Zjednoczonych, o czym przekonacie się w dzisiejszej recenzji, do której bardzo serdecznie was zapraszam. Ja już wszystko mam przed sobą, jestem gotowy, zatem przechodzimy do omówienia dzisiejszego produktu, czyli Ugly Hookah. Ugly Hookah, smaczek ze Stanów Zjednoczonych. Zanim zaczniemy sobie dokładnie o nim mówić, szybciutko omówię wam jeszcze setup, na jakim dzisiaj będziemy palić. Będzie on taki jak ostatnio, ponieważ chcę mieć też dobre porównanie. Quasar Raz, Shisha Wax Cloud Micro, Tom Coco Gold 25, 3 sztuki i na takim setupie sobie dzisiaj zapalę. Przejdźmy stricte do smaku. Dlatego, że już wam wcześniej mówiłem, jedną recenzję tego tytoniu macie na kanale. Ja troszeczkę o nim zapomniałem i nie dodałem go do właśnie topowych marek. I niestety niesłusznie. Dlatego, że po pierwsze, Orange Kiff, czyli taka pomarańczka z nutką mięty, a dokładnie słuchajcie, jakby skórka pomarańczy. Jak wącham ten tytoń, to jest rewelacja. W zapachu jest rewelacja. Tutaj możecie sobie zerknąć też mniej więcej, jak ten tytoń wygląda. Zaraz pokażemy go sobie w cybuchu. Fajnie dość też pokrojony. Jest dobrze, dobrze pocięty. Nałożymy go sobie też dzisiaj luźno, nie będę robił jakiejś długiej sesji palenia. Ale zapach jest no rewelacyjny. Leciutka mięta i z taką skórką pomarańczy. Naprawdę skórką pomarańczy. Nabijamy sobie cybuch. Ja już go troszeczkę, pamiętajcie, żeby tytoń zawsze wymieszać. Tak jak wam to mówiłem, syrop jest na dole, fajnie, żeby ten tytoń cały był dobrze nasączony. Hop, mieszamy, mieszamy i za chwileczkę nakładamy sobie tytoń. Zatem przechodzę już do nałożenia. Tak jak mówiłem, luźniutko, w rasie, już pokazywałem wam to wcześniej, da się zapalić. Ktoś napisał komentarz, że też luźno rozłożył tytoń, bodajże palił na sitku, na batchy i że mu się ten tytoń nie rozpalił za dobrze. Pamiętajcie, cztery węgle, podstawa, cztery węgielki, jak batcha, tytoń wysoko, dlatego że tam po prostu ta batcha ma już sama w sobie dość spory, mimo wszystko dość sporą odstęp po prostu pomiędzy węgielkami będzie a tytoniem, więc warto by było, żeby te cztery węgielki, żeby ta temperatura była dość wysoka. Kolega, który tam komentował, da mi znać po weekendzie, czy w weekend też jak sobie zapali, zobaczymy, mam nadzieję, że się uda, stąd robię zawsze dla was te filmiki, odpowiadam na wszelkie komentarze i staram się, żebyście zawsze mieli na bieżąco, byli na bieżąco i wiedzieli, jak to robić, bo właśnie tej kultury palenia też chciałbym was nauczyć, chciałbym wam pokazać, jak poprawnie palić fajkę wodną i chciałbym to między innymi pokazać Polakom w naszym kraju. Ja już sobie rozłożyłem, teraz szybciutko poszło, bo tytoń ten jest stosunkowo nie aż taki mokry. Cały syrop jakby znajduje się w tych liściach tytoniu. Zobaczcie sobie tak to nabicie, tutaj macie z bliska. Luźniutko rozłożony tytoń, tutaj mam jeszcze sporo miejsca, moglibyśmy spokojnie dorzucić więcej w naszego rasa, ale mi chodzi o takie fajne, lekkie palenie. Jeszcze raz na koniec, zapach jest rewelacyjny, jeżeli tak samo będzie smakował, no to wow. Jeżeli chodzi o krój, jest jak najbardziej w porządku, ja nie będę go tutaj kroił, wystarczy tak jak jest. Idę rozpalać węgielki i przechodzimy do palenia. Ja już sobie troszeczkę zacząłem rozpalać nasz smaczek. Jedziemy standardowo według kryteriów, czyli pierwszy będzie zapach. Wezmę sobie jeszcze jednego buszka, już mi się fajeczka powoli rozpala. Tak mniej więcej 5 minut.
Powiem wam tak. Zapach niemalże identyczny jak z puchy. Naprawdę bardzo, bardzo fajny zapach. Przyjemny, normalnie pomarańcza, no pomarańcza 1:1, bardzo fajnie oddana i ten zapach naprawdę jest wyczuwalny tej pomarańczy, więc mięty aż tak nie czuć w zapachu, ale pomarańcza no po prostu 100%, także 9/10 jeżeli chodzi o zapach. Dobra, przechodzimy sobie do smaku. Jeżeli chodzi o smak, jest on na pewno wyczuwalny i jest wyczuwalny mega. Powiem wam też, niemalże 1:1, tak jak z puszki, tak samo po prostu pachnie, tak samo smakuje. I to jest bardzo, bardzo ważne, dlatego jak wam mówiłem, wiele tytoni, takich po prostu słabszych brandów, ma to do siebie, że na przykład zapach jest wow, wąchamy, kurczę, zapach z puchy, później palimy i gdzieś 50% tego całego naszego pięknego zapachu ucieka. Kurde, czuliśmy tam liczy, limonkę, marakuję, wiecie, miksy, super, 4 owoce, a to nagle palimy, jeden może się lekko przebija i jest lipa. W tym wypadku jest bardzo, bardzo dobrze. Jeszcze jeden buszek dla was. I muszę wam powiedzieć, że to jest 9/10, jeżeli chodzi o smak. Naprawdę, smak jest bardzo wyczuwalny. Miętka ma tylko taką delikatną nutę, to jakby tak 5%, max 10% tej mięty było w środku. Ona jest takim po prostu tłem dla tej pomarańczy, skórki pomarańczy, dlatego że uwierzcie mi, że paliłem na przykład pomarańczę od Alpha Kera, inne tytonie też, gdzie ta pomarańcza była. Albo była chemiczna, albo była taka, no okej, okay, dobra. Tutaj jest po prostu taka skórka świeżej pomarańczy, jest naprawdę smak mega, mega dobry, 9/10. No dobra, przejdźmy sobie do chmur. Ja rozkopcę jeszcze troszeczkę bardziej tą fajkę, nie będę teraz przedmuchiwał, spróbujemy ją bardziej jeszcze rozkopcić. Rozpędzamy się jak lokomotywa, buchy są coraz lepsze. Chmurki są spoko, są zadowalające, unoszą się też przez jakiś czas, także to jest fajne. No na pewno jeżeli chodzi o to, co mieliśmy tydzień temu, czyli Daily Hooka, no to mimo wszystko w Daily Hookach naprawdę wymiata, ale tutaj jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Jeszcze jeden buszek. Dym jest gęsty, jest zawiesisty, jest naprawdę spoko, dałbym 8/10, jeżeli chodzi o dym. No dobra, przyszedł czas na podsumowanie Ugly Hooka Orange Kiff. Także ten smaczek na pewno jest bardzo, bardzo dobry. Jeżeli mam być szczery, jeszcze jedna ważna rzecz, taka ciekawostka. Tytoń, jak na Blond Leafa, jak na tytoń jasny, jest względnie mocny. To znaczy potrafi dać nam takiego lekkiego buza w głowie, jakbyśmy sobie jednego browarka strzelili. To jest fajny, taki pozytywny buz. Nie jest on, w dalszym ciągu nie jest to ciemny tytoń, także spokojnie. Akurat Orange Kiff ma 0,5% nikotyny, a Ugly Hookach potrafi dojść do 0,79, także jest to względnie sporo. Ale mówię, daje to takiego fajnego, pozytywnego buza w głowie. W dalszym ciągu jest to mega dobry tytoń. Jeżeli chodzi o smak i zapach, to są naprawdę dziewiątki. Odzorowanie mega dobre. Słuchajcie, to jest najlepsza pomarańcza do tej pory, jaką paliłem. Także bardzo, bardzo fajny smak. Ta mięta jest taka leciutka, naprawdę leciusieńka. Fajnie wyczuwalna. Bardzo mi smakuje. Najlepsza pomarańcza, jaką paliłem do tej pory. Polecam wam spróbować, ponieważ naprawdę myślę, że się nie zawiedziecie, szczególnie ci, którzy są fanami właśnie pomarańczy. Jeżeli chodzi o dym, zobaczcie sami. Bez problemu też daje sobie radę i naprawdę jest bardzo, bardzo smaczny. Sumarycznie 8,5/10 i to ten smaczek w Ugly Hookach ląduje w ulubionych, jeżeli chodzi o Shisha Project. Także jest to naprawdę bardzo, bardzo fajny brand, godny polecenia. Dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że widzimy się za tydzień. Trzymajcie się. Hejka!